Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy testować kolejnego zadymiarza. Jest to postać, którą czasem warto wybrać na start. Dokładnie jest to zielony goblin, ten gostek, który tutaj sobie chodzi. Ale zanim przejdziemy już do odcinka bezpośrednio, to dajcie łapkę w górę i suba, to wasz goblin będzie najbardziej zielony ze wszystkich. Jeśli chodzi o goblina, a mam go póki co na dwóch gwiazdkach, bardzo mało mi brakuje, 6 egzemplarzy. Goblin 170 ataku, czyli coś tam bije, 1300 życia, tak sobie. Po fuzji 340 ataku, 4550 życia. Także typowa średniawka, ale to co robi goblin, to on nie ma tankować i on nie ma najmocniej bić. On ma inną funkcję. On daje monety. W momencie, kiedy wybieracie goblina i dostajecie go ze skrzyni, dostajecie 7 złotych monet. Więc jako postać startowa możecie go wybrać i otworzyć od razu kolejną skrzynkę za 3 i biegnąc do kolejnej za 5 jesteście w stanie zebrać po drodze jakąś dodatkową monetę, a może wybrać kolejnego goblina i otworzyć jeszcze 2 kolejne skrzynki, zrobić fuzję i otwierać kolejne skrzynie za 3. Na 3 gwiazdkach goblin po fuzji zapewnia tajną skrytkę, która ma 15 monet, a na 4 gwiazdkach zwiększa liczbę monet do 10. Oczywiście nie przeszliśmy sobie przez jego wygląd. Pierwszy goblin wygląda jak baby goblin, drugi wygląda jak już taki goblin w szelkach. Trzeci wygląda co najmniej dziwnie, a czwarty dosyć ciekawie. Także trzeci brzydal, a czwarty wygląda spoko. I Hugo mówi, ślepa uliczka, koniec gry, gimby nie znają. Dobra, więc mamy goblina i wejdźmy w test, a za chwilę przejdziemy do walk. I tu oczywiście dostajemy goblina na start, więc nie dostaliśmy chyba monet. Także test raczej w ten sposób nie wyjdzie. I trzeba pokazać to w walce. Mamy nawalone monet, ale czy trafimy goblina? Nie, oczywiście jak na złość. Nie będzie goblina. Zobaczmy jeszcze może 2 skrzynki. Jeśli się nie pojawi, to przejdziemy sobie po prostu do walki. Tam widać to dużo lepiej. Goblin jest potrzebny po to, żeby dostać monety. Po tym jak da monety, już sam w sobie niewiele robi. Z kolei jest fajnym combo z handlarzem. Goblin daje monety, handlarz za monety daje... co daje handlarz? Diamenty za monety. Także to jest dosyć ciekawe połączenie i ostatnio też lubię tak grać. Zobaczmy, czy w tej skrzynce będzie goblin. Jeśli nie, to sobie wyjdziemy. No nie, oczywiście dają mi wszystko, tylko nie goblina. Także przejdziemy bezpośrednio do misji. Maszyna losująca zwolniła bęben i zobaczymy, w co dzisiaj będziemy grać. Jedną osobę ulepszyć. Tak? Kogo? O, szabrowniki. Jak się nie mylę, to tego króla barbarzyńców. Nieźle. Okej. Okay. Weźmy goblina na start. Od razu monety i biegniemy po kolejną skrzynkę. I bierzemy znowu goblina. I biegniemy po kolejną skrzynkę. I mamy znowu goblina i więcej goblinów nie będę brał, ale za to mamy niezły start. I teraz mogę brać Colta. Niestety na razie spadamy, wezmę Grega, ale w końcu można zacząć rozwałkę. Mi się już trochę nie daje mi jaką postać, muszę się to zapowiadać. Mi też. Całkiem nieźle. No. Tak. O, ktoś do mnie idzie. Miał trochę gorszy start, bo nie brał goblina. Ja mam już fuzję i 4 postacie, a on biega z 2. Załatwiono. Także to jest idea grania goblinem. Dużo szybszy start. Chyba chciałbym tego gobaska rozwalić. Zataturkisz jakiś mi tu biega. Czekaj.
Tak, za to z Brawl Stars. Weźmy Colta kolejnego. Za to dobrze. I dosyć szybko udało się wbić z powrotem wyżej. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Tu jeszcze trzeba żyć. Ja na gobinach lubię grać na tej mapce. Ja też. One dużo kasy dają. No. Dobra, nie ma drzewka, ale jest kolejna skrzynka. I tu weźmiemy tanka. Dobra. Dobra, trzeba iść się zaczaić w miejsce, gdzie będą mi biegały gobliny. O, tu już dosyć silnie biegają. Będę mógł, jak skończymy, to mogę zaprosić Shadowa? Tak, jeśli jest. Dobra, 7 graczy zostało, jesteśmy na miejscu drugim. To jest moja skrzynka Fuzja. Więc kolejna skrzynka będzie tańsza. Nieźle tu już się wszyscy rozbudowali. Także nie jestem sam, który dosyć sporo zrobił. Pytanie, czy używali kluczy. Dobra, wypadałoby znaleźć dobre miejsce pod bicie goblinów. Oj, to były moje diamenty. Gdzie ty jesteś? Bo ja zajmuję Właśnie środek. Ktoś mnie bije na środku. Ja zajmuję środek. Mocno spadłem. Ktoś ma tą szalkę na trzech. Ale już co było moje, to odzyskałem. Chociaż dobrze, że odzyskałem. To ja! Ja cię nie biję, poszedłem na dół. Ja komuś podawaliłem. Ryzykuję dużo. Ale udało się zostać na drugim. Zeta Turkisz biega. Git. Impressive. No, ciekawe, kiedy ją przerwę. To nie dzisiaj. Mam nadzieję, żebyś był tak jak Shelly. Nie wiem, 87. No, 97. Shelly. Dobra, mamy nagrody z karty barbarzyńca. Czy to starczy, żeby go ulepszyć? Nie, brakuje mi paru dosłownie. Zobaczmy ilu. Barbarzyńca jest tu i brakuje 16. Do kogo? Dobra, w grupie jest Revan, Shadowa nie ma. To jednak było do tego. Do Bo. Bo? Tak. Okej, złote buty. Tu będzie ciężej kogoś dorwać. I zobaczmy. Okej, mamy goblina na start, idealnie. Jakby był Mickey albo ten Kit, to byśmy już byśmy wiedzieli, na kim byśmy mogli. Kolejny goblin. I czy będzie goblin do fuzji? Nie, więc wezmę Mavis do marchewek. Natomiast w tym momencie, w tym składzie nie mam w ogóle siły ofensywnej, ale jestem w stanie otworzyć jeszcze dwie skrzynki. I to będzie... Niech będzie Dynamite. I lecimy po marchewy. Na dwóch na razie. Ale malutko mi brakuje. Dobra. I Mavis. Przydałaby się jeszcze jedna do fuzji. Weźmy goblina do fuzji. Teraz warto by wziąć Mavis do fuzji, z prostego powodu. Aj. Żeby było fusion. Dokładnie, i żeby było taniej. Straciłem buty złote. Nieładnie. To ty? A, dobra. Nie bij mnie, nie bij mnie, bo ja ledwo uciekłem. Ledwo uciekłem i niepotrzebnie wziąłem kolejnego goblina. Muszę wziąć tanka. Właśnie, że potrzebnie. Uważaj, bo tam biegają nieźle. Dobra, to bierzemy jeszcze gobliny. I Dynamite.
Dobra, czy to starczy mi na kolejną skrzynkę? Chyba nie. A czy tego jest... Jezu, jak tu biegają. No, nie mam dobrego składu do bicia. Dobra, Mavis na szczęście ma fuzję, dosyć szybko rąbię marchewy. A nie, chyba zginęła. Albo nie miałem fuzji. Już zwariowałem. Dynamite. Zaczyna być drogo. Muszę szybko zrobić fuzję, żeby było taniej. Ale jestem na drugim miejscu, dziwo. To mnie zaskakuje. Ryzykuję idąc w tą stronę. Okej, okay, mam zamrożenie i mam sporo marchewek. Dobra. Ten do mnie nie podszedł, to jest plus. No, zmarnowałem czar, myślałem, że to przeciwnik. Dobra, dwie monety potrzebuje git. I to będzie totalnie nikt do fuzji. Dobra, potrzebuję kolejne pole marchewek. Generalnie spoko idzie mi ta runda nawet z tym goblinem, ale niestety postacie, które wpadały po goblinie, średnio pasowały do mojego składu. Ale to można jeszcze wygrać. Revan mi tu biegnie, spoko. On mnie raczej nie zdejmie. Mega postać. Tak, ktoś ma? Na górze. Dobra. Znowu nie mam nikogo, biorę czarodzieja kolejnego. Dobra, mogę mieć dwa czary. A ja jestem na 7 miejscu, więc słabo. Dobra, trochę go podbiłem. Bo kopalnia genów jest otwarta. Wszystko rozwiązane. No na złotych butach go nie złapię. Tu jest kopalnia gemów? No. Ty, nie żartuj. No naprawdę. To ja zgłupiałem, nie wiedziałem, którą rundę gram. Dobra, ale udało się, jest drugie miejsce. A mnie zabili. Okej, okay, bardzo mało diamentów, ale udało się bezpiecznie przejść. I barbarzyńca, czy to już wystarczy, czy brakuje mi jeszcze? Jeszcze brakuje. Jakbym miał tutaj do kupienia 6 do końca, to ja bym chętnie kupił. Tak? Może jutro będzie. Jest tam? Nie, nie ma. I to jest cała idea grania goblinem. Wybieracie goblina, zgarniacie od razu 7 monet, bądź 10, jeśli macie go na 4 gwiazdkach. Możecie wybrać kolejnego goblina. Tak jak mówię, warto brać te postacie, aż zrobicie fuzję. Wtedy jest taniej, bo z dwóch postaci, a właściwie biorąc trzecią, no to z dwóch macie jedną i spada wam koszt wybierania kolejnych postaci. Także jeśli nie mam na start na przykład Grega albo Mavis, to dosyć często wybieram goblina, żeby dużo szybciej budować zespół. Dajcie znać, czy lubicie tego zadymiarza, czy gracie goblinem. Dla mnie jest dosyć ciekawą postacią, która przyspiesza wasz postęp i rozwój w grze. Natomiast sam w sobie poza tym przyspieszeniem nie ma aż tak dużej użyteczności. Oczywiście jeśli go obstawicie strzelającymi, to coś tam wytrzyma, ale to nie jest postać typu tank. O tankach oczywiście będę mówił oddzielnie. Także dajcie łapkę w górę, dajcie suba, trzymajcie się. Do zobaczenia.